Omówimy dzisiaj najnowsze koncepcje budowy wszechświata i jego ewolucji. Zacznijmy najpierw od definicji. Wszechświat jest to przestrzeń wraz ze znajdującą się w niej materią, która w jakikolwiek sposób może oddziaływać na nas albo my na nią w przeszłości, obecnie lub w przyszłości. Dodajmy tutaj do tego, że przestrzeń wraz z znajdującą się materią obejmuje wszelkie formy materii, a zatem energię, materię i również pola fizyczne. Zwróćmy uwagę również na to, że mówimy o przestrzeni i materii, z którą możemy się kontaktować obecnie, mogliśmy się kontaktować w przeszłości, ale będziemy się być może też mogli kontaktować w przyszłości. A zatem dopuszczamy sytuację, w której poza tak zwanym horyzontem zdarzeń, poza horyzontem naszego poznania obecnie wszechświata, może istnieć coś dalej, coś, co będziemy mogli obserwować na przykład za miliard lat czy za 10 miliardów lat, ale dzisiaj w żaden sposób jeszcze się z tą częścią wszechświata skontaktować nie możemy. Otóż tę część leżącą poza naszym horyzontem poznania włączamy również do naszej definicji wszechświata. Zakładamy, że wszechświat to jest wszystko, co możemy kiedykolwiek, nawet w przyszłości, potencjalnie poznać. Jest to wobec tego niezwykle szeroka definicja, no i obejmująca w istocie wszystko, wszelkie formy materii, jakie mogą i występują we wszechświecie. Pamiętajmy, że jest to oczywiście definicja współczesna, oparta o nasz obecny stan wiedzy. W dawnych latach, zwłaszcza w starożytności, wszechświat był też tym, co otaczało nas, co otaczało ludzi, ale był ograniczony naturalnie do tego bezpośredniego otoczenia, do tego, co podówczas można było nazwać horyzontem badawczym. Był ograniczony tym, co wtedy można było powiedzieć i zbadać. Przy czym naturalnie koncepcje tego wszechświata były niezwykle uproszczone, bo właśnie jeśli chodzi o Ziemię, to ograniczały się do pewnego obszaru geograficznego. To było przykryte kopułą, taką jednowymiarową, jak się wówczas wydawało, powierzchnią, kopułą niebieską, na której poruszały się ciała niebieskie. No i ponieważ nie było żadnego powodu zakładać, że wszechświat zmienia się w jakiejś bardzo powolnej skali czasowej, przyjmowano, że ten wszechświat był niezmienny. I naturalnie był też i niewielki, bo intuicyjnie kopuła niebieska wydawała się niezbyt odległą. Geografia nam też mówiła, że ten obszar znany nam na Ziemi też nie jest zbyt wielki. A zatem wydawało się, że wszechświat starożytny jest niewielki, jest niezmienny. Również nie było powodu zakładać jego powstania gdzieś w jakiejś niezwykle odległej przeszłości, więc również wtedy zakładano, że był stosunkowo młody w rozumieniu, powiedzmy, obecnych skal geologicznych. Nie mając pojęcia o tym, w jaki sposób ten wszechświat powstał, zakładano, że musiał powstać w akcie tworzenia, że musiała być jakaś siła wyższa, która ten wszechświat utworzyła. I taka koncepcja z większymi czy mniejszymi modyfikacjami przetrwała przez bardzo wiele wieków, chociaż ciekawe jest to, że również w starożytności byli już uczeni, którzy zdawali sobie z tego sprawę i co więcej zbierali dowody empiryczne za tym, że wszechświat jest znacznie większy niż intuicja podpowiada, że Ziemia krąży wokół Słońca, że odległość między Ziemią a Słońcem jest ciągle jeszcze bardzo mała w stosunku do odległości między Słońcem a gwiazdami. Tym niemniej, ponieważ wtedy w starożytności spekulacja była właściwie równoprawnym sposobem poznawania świata co badania empiryczne, te badania empiryczne nie wygrywały, jeśli tak można powiedzieć. Byli również filozofowie, którzy na podstawie różnego rodzaju rozumowań i spekulacji dochodzili do innych wniosków i obydwa takie wnioski, obydwa takie modele wszechświata mogły ze sobą współistnieć. Dla nas jest to trochę dziwne, ale tak rzeczywiście było. Nieco szerzej na ten temat mówię w jednym z moich wcześniejszych wykładów dotyczących wszechświata, a znajdujący się w archiwum Akademickiej Telewizji Naukowej. Przejdźmy teraz do bardziej współczesnych nam czasów. Otóż największym przełomem, jeśli chodzi o stronę teoretyczną związaną z poznaniem wszechświata, było wprowadzenie ogólnej teorii względności przez Alberta Einsteina w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku, gdyż była to teoria całościowa opisująca, czy też mogąca opisać wszechświat jako
całość. Przy czym istotną zmianą w stosunku do mechaniki newtonowskiej było powiązanie energii, masy i przestrzeni. W mechanice newtonowskiej przestrzeń istnieje niezależnie od ciał, które się w niej znajdują, i dynamika tych ciał jest też niezwiązana z przestrzenią. Natomiast w wypadku ogólnej teorii względności te dwie rzeczy są ze sobą bardzo silnie powiązane. Z drugiej strony równie przełomowym czy równie ważnym faktem po stronie obserwacyjnej było odkrycie przez Edwina Hubble'a tak zwanej ucieczki galaktyk. On potrafił zmierzyć odległości do pewnej liczby niezbyt odległych od nas galaktyk i stwierdził, że te galaktyki poruszają się, oddalając się od nas, przy czym im dalej leży galaktyka, z tym większą prędkością się oddala. Sformułował taką zależność, która od tego czasu aż do dzisiaj nazywa się prawem Hubble'a, która nam mówi właśnie tylko tyle, że im dalej leży od nas jakiś obiekt we wszechświecie, chodziło o galaktyki, bo te właśnie możemy obserwować, tym szybciej ona od nas ucieka. To świadczyło, że wszechświat rozszerza się, że wszystkie obiekty znajdujące się we wszechświecie oddalają się od siebie. I wobec tego ogólna teoria względności, jak i fakt, że wszechświat się rozszerza, wystarczył do zbudowania pierwszych modeli wszechświata, który miał już początek i o którym można było, i którego czas życia można było ocenić. Miał początek, bo jeżeli się teraz wszystko od siebie oddala, to jak się cofniemy w czasie, no to dojdziemy do sytuacji, w której się wszystko było coraz bliżej, aż wreszcie no, było coś, czego nie potrafimy już opisać. Czy to był początek wszechświata? Wszystko się formalnie schodzi do punktu. Jeżeli się stosuje model matematyczny, no pewnie to nie był punkt, tylko musiało być jakieś takie bardzo początkowe stadium niezwykle gęstego wszechświata, którego już nie potrafimy opisać fizyką, ale w każdym razie był moment, w którym możemy przypisać czas t równe zero. To był moment powstania wszechświata. Od tego czasu wszechświat ekspanduje, no i czas tej ekspansji też możemy ocenić, posługując się stałą Hubble'a, możemy wobec tego z grubsza ocenić wiek wszechświata. I to spowodowało, że od tych dwóch odkryć akceptujemy model takiego wszechświata, który powstał z czegoś bardzo gęstego i bardzo, no bardzo gęstego, może nie mówmy niekoniecznie bardzo małego, ale na pewno bardzo gęstego. I od tego czasu odległości pomiędzy obiektami tworzącymi ten wszechświat bardzo, bardzo silnie wzrosły. Na poparcie takiego modelu, zwanego Big Bangiem, zaobserwowano również dodatkowe dwa fakty obserwacyjne, przy czym niezwykle ważnym faktem było stwierdzenie, że wszechświat wypełniony jest promieniowaniem elektromagnetycznym, który pochodzi z gorącej jego fazy. Wtedy, kiedy wszechświat był jeszcze gorący, wtedy promieniowanie elektromagnetyczne było w równowadze z materią. Materia była gorąca, wobec tego tak jak każde ciało w temperaturze niezerowej wysyłało kwanty promieniowania, pochłaniało je również i taką sytuację nazywamy równowagą termodynamiczną. Promieniowanie i wszystkie ciała znajdujące się we wszechświecie były w równowadze termodynamicznej. W pewnym momencie ta równowaga się załamała, materia zmieniła swój stan, stała się ze zjonizowanej, przeszła w stan neutralny i od tego momentu wszechświat był wypełniony jakby dwoma rodzajami gazu. Gazem fotonowym, promieniowania elektromagnetycznego i zwykłym gazem, takim, który my znamy, a to składającym się głównie z atomów wodoru i helu. Każda z tych składowych ewoluowała osobno. W miarę ekspansji wszechświata następowało ochłodzenie obydwu tych składowych. No i pozostałość tej właśnie gorącej fazy w postaci stosunkowo chłodnego promieniowania o temperaturze około 2,7 stopnia Kelwina, zaobserwowano i to było spektakularne potwierdzenie tego, że wszechświat rzeczywiście musiał być kiedyś bardzo gorący i wypełniony tym promieniowaniem. No i drugi fakt obserwacyjny, który jest właściwie do dzisiaj starannie weryfikowany, bo trudno tutaj ogłosić zakończenie tego procesu, jest stwierdzenie, że istnieje pewna minimalna zawartość helu
we wszystkich naszych znanych obiektach. Jednym słowem przyjmujemy, że wszechświat, który wyszedł z tej bardzo gorącej wczesnej fazy, składał się w przeważającej wielkości części z wodoru, ale również z odpowiedniej proporcji helu, około 27% całej masy znanej nam było w postaci helu. I to było wynikiem tego, że właśnie w gęstym, gorącym wszechświecie mogły zachodzić reakcje jądrowe. No i obserwacje istotnie potwierdzają, że tego helu jest sporo i że jest jakaś minimalna wartość pierwotna helu. Te wszystkie fakty obserwacyjne doprowadziły nas do wniosku, że wszechświat powstał w wyniku wielkiego wybuchu. Teraz przejdźmy do bardziej szczegółowego opisu modelu wszechświata. Żeby ułatwić słuchaczom zrozumienie, jak model wszechświata budujemy, jak on powstał i jak ewoluował, musimy zacząć po pierwsze od kilku podstawowych założeń, które są potrzebne przy budowie modelu, a potem ja spróbuję to przedstawić na gruncie mechaniki newtonowskiej, która wprawdzie nie jest adekwatna do pełnego opisu wszechświata, ale dobrze pasuje do naszej intuicji. Co więcej, niektóre zrównań, które się w ramach tej mechaniki newtonowskiej uzyskuje, są zaskakująco podobne do równań, które wynikają z ogólnej teorii względności. Zacznijmy zatem od najważniejszych założeń, na podstawie których możemy zbudować teorię kosmologiczną. Otóż teorie kosmologiczne tworzymy na podstawie kilku niezbyt silnych, ale założeń, ale takich, które musimy wyraźnie powiedzieć. Po pierwsze, zakładamy oczywiście, że w całym wszechświecie obowiązują znane nam prawa fizyki. Nawet w tym obszarze, który obecnie nie podlega obserwacjom, zakładamy, że tam te same prawa fizyki obowiązują, w szczególności, że obowiązuje również ogólna teoria względności. Zakładamy, że obserwowana przez nas część wszechświata jest typowa. To znaczy nie dopuszczamy sytuacji, w której byśmy mieli przyjąć, że my się znajdujemy w jakimś szczególnym punkcie wszechświata, na przykład w jakiejś szczególnie jego gęstym miejscu, szczególnie pustym, w środku wszechświata, w czymkolwiek. Nie znajdujemy się w żadnym wyróżnionym punkcie wszechświata. Wszechświat wszędzie wygląda tak samo, w dostatecznie dużej skali oczywiście, bo nie mówimy o skali galaktyki, czy też nawet o skali kilku galaktyk sąsiednich, tylko w jeszcze większej, ale od pewnej skali począwszy zakładamy, że wszechświat powtarza się, że ta struktura jest powtarzalna. To zresztą założenie nosi często nazwę zasady kopernikańskiej, bo jak wiemy, to Kopernik nas nauczył, że nie znajdujemy się w żadnym szczególnym, wyróżnionym miejscu, że wszechświat nie jest geocentryczny, tylko znajdujemy się po prostu na jednej z planet krążących wokół Słońca, a Słońce jest jedną z gwiazd w naszej galaktyce. Tak więc to jest druga zasada. I trzecia zasada jest taka, że zakładamy, że wszechświat jest jednorodny i izotropowy, czyli nie tylko, że nie ma wyróżnionego miejsca, ale też nie ma żadnego wyróżnionego kierunku, że wszystkie procesy są właśnie takie, że możemy to założenie izotropii i jednorodności przyjąć. Na tej podstawie, posługując się w zasadzie ogólną teorią względności, zbudowano cały szereg modeli, które są weryfikowane w miarę napływu coraz to nowych obserwacji. Jeszcze do niedawna było tak, że te obserwacje były dosyć, powiedziałbym, nieprecyzyjne, półjakościowe, czasem brakowało nam obserwacji związanych z jakimś bardzo ważnym faktem lub stadium wszechświata. Od powiedzmy 10 lat, może trochę mniej, można powiedzieć, że ten napływ informacji się tak bardzo zwiększył i są tak dokładne, że jak niektórzy entuzjaści kosmologii mówią, kosmologia wreszcie stała się nauką ilościową, a nie tylko jakościową i spekulatywną. Otóż rozważmy w mechanice newtonowskiej, rozważmy wszechświat jako obłok punktów materialnych, który rozszerza się w przestrzeni. Ten obłok zgodnie z naszymi założeniami jest izotropowy, jednorodny, ekspanduje tak, jak wierzymy, robi nasz wszechświat, no i jest bardzo duży, cokolwiek to znaczy. Jest dużo większy od każdej interesującej nas skali, a zatem większy od galaktyki, większy od gromady galaktyk, większy od super, no coś bardzo dużego, ale oczywiście skończonego. Jest to obłok, skończony, sferyczny obłok pyłu,
Przez pył w kosmologii rozumie się, zresztą nie tylko w kosmologii, rozumie się gaz z cząstek niezderzających się, czyli bez ciśnienia. W wypadku kosmologii tymi cząstkami pyłu są zwykle galaktyki, więc proszę być świadomym tutaj, o jakiej skali my mówimy. Jeżeli wprowadzimy sobie układ współrzędny, w którym R małe będzie promieniem wodzącym danej cząstki znajdującej się w tym właśnie obłoku, to zmiana w czasie promienia wodzącego tej cząstki będzie dana jej położeniem początkowym R0 i razy pewien czynnik skali opisujący nam tempo ekspansji Wszechświata. To R duże od T jest funkcją czasu, która opisuje ekspansję i ona się nazywa czynnikiem skali naszego Wszechświata. Oczywiście po zróżniczkowaniu tego równania dostajemy równanie takie, że prędkość cząstki, czyli tutaj będziemy posługiwali się znanym oznaczeniem pochodna po czasie, to jest symbol z kropką, jest równy R duże z kropką razy R0. R0 jest oczywiście liczbą, bo to jest położenie początkowe. I po prostym przekształceniu, jeżeli skorzystamy z poprzedniego równania, co to jest R0, dostajemy R z kropką przez R razy R i teraz wprowadzamy pewną definicję. R z kropką duże przez R nazywamy parametrem H duże i to nazywamy parametrem Hubble'a. Dlatego tak to nazywamy, bo w momencie dzisiejszym, gdy dla czasu równego czasowi obecnemu, to jest dokładnie znana nam stała Hubble'a. My ją wyznaczamy teraz. Dopuszczamy natomiast, że ta stała nie musiała być wcale stała przez cały czas ekspansji Wszechświata. Ona mogła być funkcją czasu i dlatego nazywamy ją parametrem Hubble'a. Równanie ruchu cząstki leżącej na rozważanej sferze jest bardzo łatwo stałkować. Nie ma potrzeby, żeby to robić. Całka ruchu wygląda w ten sposób, że całkowita energia mechaniczna każdej cząstki, składająca się z energii potencjalnej i energii kinetycznej, jest zachowana. To trochę jest tak jak z kamieniem wyrzuconym do góry, który na początku ma jakąś prędkość początkową i wobec tego jego energia całkowita to jest równa energii kinetycznej. W miarę unoszenia się do góry jego energia kinetyczna zamienia się w energię potencjalną. Potem jak spada, następuje proces odwrotny i jeżeli założymy, że nie ma żadnego rozproszenia, suma tych energii potencjalnej i kinetycznej jest cały czas zachowana. To jest dokładnie to samo równanie. Przy czym energia kinetyczna i energia potencjalna na jednostkę masy jest tutaj zdefiniowana poniżej. To są oczywiście proste definicje, gdzie m duże jest masą obłoku, ρ jest jego średnią gęstością, czyli zdefiniowaną tak, że to jest masa obłoku podzielona przez jego rozmiar w potędze trzeciej z odpowiednim współczynnikiem. No i wobec tego, korzystając z tych dwóch definicji po wstawieniu do tego równania, dostajemy to równanie właśnie opisujące nam zachowanie całkowitej energii mechanicznej każdej cząstki. Charakter ruchu każdej takiej cząstki zależy od znaku tej energii całkowitej. E jest energią całkowitą, która jest stała, jak mówiliśmy. Otóż gdy ta energia całkowita jest ujemna, to oznacza, że kula rozszerzy się tylko do pewnej odległości i potem zacznie się kurczyć. Odpowiada to znowu sytuacji naszego kamienia, który wyrzucony z niezbyt dużą prędkością uniesie się do góry w polu grawitacyjnym Ziemi i spadnie. Jego energia łączna jest zachowana. Pamiętajmy, że energia potencjalna kamienia jest ujemna zawsze w naszej notacji. Wobec tego suma energii potencjalnej i kinetycznej takiego kamienia jest ujemna i wobec tego kamień spadnie. Podobnie będzie z całym obłokiem. Przyciąganie grawitacyjne wszystkich pozostałych cząstek doprowadzi do tego, że cząstki będą się poruszały coraz wolniej, zatrzymają się i potem następuje zapadnięcie się. Gdy energia całkowita jest dokładnie równa zero, odpowiada to sytuacji z naszym kamieniem, któremu nadajemy prędkość, tak zwaną pierwszą prędkość ucieczki, czy też pierwszą prędkość kosmiczną, przepraszam, czy też prędkość ucieczki z Ziemi. To oznacza, że kamień ma na tyle dużą prędkość, że będzie się oddalał do Ziemi
w nieskończoność, równocześnie jego prędkość będzie spadała do zera. Także teoretycznie, gdyby znajdowała się w przestrzeni wyłącznie Ziemia i ten kamień, to ten kamień z malejącą do zera prędkością oddaliłby się do nieskończoności. Natomiast dla energii całkowitej większej od zera, czyli dla energii kinetycznej odpowiednio dużej, kamień będzie się oddalał do nieskończoności, przy czym jego prędkość, nawet w dowolnie dużej odległości od Ziemi, będzie ciągle jeszcze większa od zera. Będzie oczywiście dążył do jakiejś stałej prędkości, ale to będzie prędkość większa od zera. Otóż analizując parametry związane z obecnym stanem naszego Wszechświata, możemy wyznaczyć znak E. Do tego celu musimy znać obecną wartość parametru Hubble'a, czyli stałą Hubble'a i, co ważne, musimy znać obecną wartość gęstości naszego Wszechświata, tą średnią gęstość naszego Wszechświata. I przekształcenie, i ten wzór tutaj nam mówi, że energia całkowita jest dana poprzez parametr, znaczy obecna wartość energii tego parametru jest dana przez obecną wartość parametru Hubble'a, czyli stałą Hubble'a oraz gęstość. I to po prostych przekształceniach dostajemy tutaj wyrażenie, w którym pojawia się parametr omega 0, który jest stosunkiem obecnej gęstości Wszechświata do pewnej wartości gęstości nazywanej gęstością krytyczną. I ta gęstość krytyczna, proszę zauważyć, jest dana tylko stałą Hubble'a. Reszta to są stałe fizyczne lub liczby. Także tę gęstość krytyczną, jak znamy wartość stałej Hubble'a, możemy wyliczyć, jaka ona dzisiaj, ta gęstość krytyczna, jest. I porównując obecną gęstość Wszechświata z gęstością krytyczną, możemy wyznaczyć wartość parametru omega 0. Gdy gęstość Wszechświata jest większa od gęstości krytycznej, czyli to oznacza, że parametr omega 0 jest większy od jedności, no to oznacza, że energia całkowita jest mniejsza od zera i mamy sytuację, w której Wszechświat nasz, który rozważamy, rozszerzy się tylko do pewnego rozmiaru i potem się zapadnie. Dla gęstości krytycznej mamy ten przypadek graniczny, Wszechświata rozszerzającego się do nieskończoności z malejącą do zera prędkością i wreszcie dla dostatecznie małych gęstości Wszechświata, Wszechświat będzie ekspandował do nieskończoności. To jest bardzo zrozumiałe intuicyjnie, dlatego że mała gęstość Wszechświata oczywiście oznacza małe siły grawitacyjne działające na każdą cząstkę. Każda cząstka czuje przyciąganie reszty Wszechświata. Jak Wszechświat jest rzadki, to jest ta siła niewielka i nie jest w stanie powstrzymać ekspansji. Gdy Wszechświat jest bardzo gęsty, no to wtedy oczywiście ta siła jest znacznie większa. Wydajniej hamuje każdą ze składowych tego Wszechświata i wobec tego on się zapadnie. Także widzimy, że gdybyśmy znali rzeczywistą gęstość obecnego Wszechświata, moglibyśmy udzielić odpowiedzi na to, jakie są dalsze losy Wszechświata. Znając wartość stałej Hubble'a, możemy również oszacować wiek Wszechświata. Będzie to grube oszacowanie, ale jednak przydatne. Otóż gdybyśmy przyjęli, że Wszechświat ekspanduje ze stałą prędkością przez cały czas swojego życia, czyli prędkość jest stała, to wtedy łatwo możemy wyliczyć z naszych równań, że wiek Wszechświata to jest obecna wartość promienia podzielona przez prędkość obecną, którą znamy. I to jest, jak widzimy, dokładnie równe parametrowi stałej Hubble'a, przepraszam, prawda, stałej obecnej Hubble'a. A zatem, gdyby prędkość była stała, to wiek Wszechświata byłby dokładnie równy odwrotności stałej Hubble'a. Ta odwrotność stałej Hubble'a nazywana jest zresztą czasem Hubble'a, a zatem tak możemy to powiedzieć. Gdyby prędkość ekspansji Wszechświata malała, czyli gdyby Wszechświat spowalniał swoją ekspansję, to by oznaczało, że poprzednia prędkość była większa niż jest dzisiaj. To by to oznaczało, że wiek Wszechświata jest mniejszy od wieku Hubble'a, prawda? Dlatego, że on przedtem ekspandował szybciej, a zatem mniej czasu zajęło mu dojście do obecnego rozmiaru. Gdyby było odwrotnie, gdyby prędkość ekspansji Wszechświata przyspieszała w czasie, to naturalnie to by oznaczało, że wiek Wszechświata jest większy niż czas Hubble'a, ale jak widzimy, no zawsze będzie to pewnie rzędu czasu Hubble'a, być może z jakimś współczynnikiem niezbyt odległym od jedności. Dlatego mając wartość stałej Hubble'a, wiemy od razu, że Wszechświat musiał istnieć kilkanaście miliardów lat, właśnie z tą niepewnością związaną ze szczegółami modelu.